Wiśnicz daje możliwość wyboru. Tam można powiedzieć, że daje możliwości. Możesz być plastykiem, możesz iść na studia humanistyczne, możesz zajmować się innymi rzeczami związanymi ze sztuką, ale na pewno właśnie daje taką umiejętność samodzielnego myślenia. Umiejętność też prowadzenia dyskusji, obserwacji świata z różnych stron, no i dużo takiej ogólnej wiedzy humanistycznej, która potem się przydaje w różnych momentach życia, ale też przede wszystkim w różnych wyborach ścieżek zawodowych. I to widać po moich kolegach, koleżankach, którzy zajmują się często sztukami plastycznymi, ale też niekoniecznie wybierają różne drogi życiowe. Jesteśmy w OFF Radio Kraków i swoją przyszłość związałam z radiem i z muzyką, ale Wiśnicz wykształcił we mnie kilka takich cech właśnie jak przebojowość, jak umiejętność obrony swojego zdania, co jest niezwykle ważne chyba w dzisiejszym świecie. No i takie przekonanie, że jeżeli coś jest dla nas ważne właśnie i że jeżeli chcemy czegoś bronić, to trzeba to robić. A brało się to niewątpliwie z tego, że nauczyciele w plastyku traktowali nas bardzo podmiotowo, czyli my byliśmy partnerami. A czy ty chciałbyś zostać ceramiczką, ceramikiem, sztukatorką, sztukatorem, tkaczką lub tkaczem? Thank you.